przyłapany na piciu herbatki. Dobry wieczór wszystkim. Przy herbatce, a tutaj, przy herbatce, zobaczcie, jest. Jak sama nazwa wskazuje, przy tureckiej herbatce. Słuchajcie, prośba do was, dajcie znać, czy nas dobrze słychać, bo mamy trochę dalej mikrofon niż zazwyczaj. Czy będziemy musieli krzyczeć, czy możemy rozmawiać normalnie? Taka prośba. Jak ktoś jest odważny, ja jestem, bo siedzę tutaj z takimi facetami, kurwa, trenerami, bramkarzy, wielkie chłopy. Zapraszamy do udziału, bez obaw. Bez obaw. Okej, okay. Słuchajcie, czekamy na informację, jak jest z dźwiękiem, bo na razie nie mamy żadnej. A ja się rozgrzeję tą herbatką. Jest wszystko ok. No i brawo. O, dziękujemy bardzo. Dzięki za informację. Słuchajcie, Maciek Sikorski, w związku z tym, że zapowiadaliśmy spotkanie z tobą, a jest jeszcze ktoś, to teraz ty zamieniasz się w gospodarza i przedstawiasz drugiego gościa. Witam państwa. Ponieważ gospodarzem programu jest periodyk dla trenerów o tytule asystent trenera, którego redaktorem naczelnym jest mój serdeczny kolega, pan Marcin Papież. Pan Marcin, to kolega, ale pan, tak? Pan Marcin. Ale nie jestem pan, jestem Marcin. Powiedziałem tak ze względu na szacunek do swojej osoby. Mój serdeczny kolega Marcin Papież. Dziękuję bardzo. Pozwoliłem sobie do programu zaprosić mojego asystenta, trenera Daniela Iwanowskiego, znakomitego fachowca, specjalistę od treningu bramkarskiego. I bardzo dobrze, bo teraz to dwie głowy to nie jedna. To prawda. W związku z tym, że dzisiaj pewnie część osób widziała na live'iku poszedł fragment treningu bramkarskiego i pojawiło się pytanie, co to za tajemnicze opaski na oczach były bramkarzy. Zamieniały się w słuch, bo obiecałem, że poruszymy ten temat. Jeśli chodzi o stosowanie tego środka, zdania są w świecie naukowym podzielone. Natomiast mam doświadczenia, które wychodzą z mojej rodziny. Mój syn ma problem z jednym okiem i profesor okulistyki z Warszawy, który zaproponował tą metodę. Celem jest tak naprawdę, głównym celem jest rozwijanie wzroku, aktywowanie wzroku w tym chorym oku przypadku mojego syna. I także obydwu półkul mózgowych. Przecież jak powiedziałem przed chwilą, tutaj zdania są w świecie nauki podzielone. Natomiast oprócz oczywiście narządu wzroku, zamykanie jednego oka pozwala, zasłanianie jednego oka pozwala rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową, pozwala rozwijać percepcję przestrzenną, szybkość reakcji, jak i działanie intuicyjne. Zmusza to aktywne oko do zbierania pozyskiwania większej ilości informacji, wychwytywania większej ilości szczegółów z otaczającej nas przestrzeni. I to się w dużym stopniu sprawdza, bo jak rozmawiałem po treningu z Krzyszkiem Kamińskim, jak on, o jego odczuciach, jak on zareagował na ten nowy bodziec, przyznał, że po zdjęciu opaski zdecydowanie szybciej wychwytywał szczegóły przestrzeni, która znajdowała się przed nim. Pierwszy raz ten środek zastosowaliśmy w naszym procesie treningowym. No i będziemy monitorować i poprzez wywiad z naszymi bramkarzami po treningu zbierać informacje, które pozwolą nam podjąć decyzję, czy będziemy tę metodę stosować w dłuższym okresie. No, rozmawiałem z jednym z bramkarzy, to powiedział, że bardzo trudno, bo to pierwszy raz, trzeba się do tego pewnie trochę przyzwyczaić i że jeżeli piłka nadlatuje z prawej strony, opaska była na prawym oku, to jej nie widać i pojawia się jakby w polu widzenia trochę później.
co potwierdza to, co powiedziałem. To również czas reakcji. Ale tam wesoło. Ale to nie jest Wisła Płock. Białe koszulki, nie wiem, co to jest. Chociaż u nas w zespole też panuje doskonała atmosfera. Wracając jeszcze do tego pytania, twojego pytania. Wymusza na zawodniku zdecydowanie mocniej pracę głową, żeby kontrolować przestrzeń, w której się zawodnik znajduje. Okej, okay, pozwolę sobie teraz na małą autoreklamę, bo bardzo miły komentarz padł i chcę to pokazać. O tym ostatnim, tak? Tak, a też masz świetny wzrok, bo dosyć daleko jest ekran dzisiaj. I nie używam, opasek. Albo pewnie używałeś wcześniej, dlatego teraz tak ukształtowało się. Dziękujemy panie Dawidzie za ten komentarz. Piotr Kruszewski. Piotr Kruszewski, znany człowiek. Tak jest. Również pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dzięki za ten komentarz. Tak, będzie powtórka projektu, chyba że wydarzy się coś niespodziewanego, ale już jest plan, że projekt będzie powtarzany. Piotka pozdrawiamy. Chciałbym teraz troszeczkę dać do głosu naszemu drugiemu gościowi. Danielu, jakbyś mógł powiedzieć troszkę więcej o swojej roli, no bo obaj jesteście trenerami bramkarzy, jak dzielicie się obowiązkami podczas treningu? Myślę, że tutaj podział obowiązków jest bardzo taki kształtowany, tak? Zawsze przed treningiem siadamy, nasz konspekt omawiamy, co mamy na cel główny. I wtedy tutaj Maciek mówi, tak? Co do mnie będzie należeć podczas treningu, czy po rozgrzewce zabieram dwóch bramkarzy, dwóch Maciek zabiera, czy przykładowo jestem potrzebny w roli takiej, tak jak dzisiaj, trzymając tarczę, emitując napastnika, tak? A jaką tarczę? Tarczę, która służy. Myślałem, że taką rycerską tarczę. Nie było takiej. No, tak naprawdę niewiele się różni. Prawda? Ma co prawda inne zastosowanie. Jest. Mamy gościa? Nasz trener motoryczny. Zapraszamy. Świetny fachowiec, zapraszamy. Zapraszamy do nas. Mateusz Oszust. Zapraszamy tutaj. Ogromna. Backstage powstaje. Ogromna wiedza chciałem. Dobra, będzie fajny backstage, później udostępnimy. Przerwaliśmy Daniel, ale to jest normalne. Musisz być na to gotowy, że tu się trzeba spodziewać niespodziewanego. Dokładnie. Na przykład tej poduszki, która tutaj sobie leży na naszych kolankach. Człowiek musi sobie radzić w każdej sytuacji. Tak jest. Kreatywność. No dobra, Daniel. Ja bym powiedział, od pierwszego dnia, jak tutaj zacząłem współpracę z Maćkiem, to nasze relacje, nasze przygotowanie do treningów układały się bardzo wzorowo i... Nie musisz tak już chwalić, wiesz. No. To jest normalne, nie chwalę. Tak jest na co dzień. Wzajemnie szacunek obowiązuje i panuje. Dokładnie. Można powiedzieć, że z dnia na dzień jeszcze coraz bardziej też, jeszcze bardziej się poznajemy, bo coraz więcej też dostaję obowiązków takich, że Maciek ma też na wodę stałe fragmenty, że ja wtedy przyjmuję chłopaków na rozgrzewkę, a Maciek dochodzi na część główną. To też jest dużo, że może więcej podziałać w tej sferze stałych fragmentów w zespole, tak? Jasne. Znaczy, należy podkreślić, że nie tylko ja się zajmuję stałymi fragmentami w zespole Wisły Płock, ale dzielę te obowiązki wraz z trenerem Darkiem Pietrasiakiem. Zarówno on. Też gdzieś tutaj się kręcił, ale nie chcę podejść. Był przed chwilą. Uciekłeś. Zarówno w obronie, jak i w ofensywie. Odpowiadamy, że zostaje fragmenty za przygotowanie wariantów do przeciwnika. I nowe obowiązki twoje to też między innymi spotkanie przy tureckiej herbacie. No, wcześniej tego nie było. Nie, nigdy tego nie było. Także coś nowego dla mnie. No dobra. Z czego jestem bardzo zadowolony. No ja również. A czy kiedykolwiek wcześniej brało udział dwóch trenerów? Dwóch trenerów jednorazowo tutaj w Turcji nie, natomiast w przypadku drużyny Radomiaka była wymiana po prostu. Jeden trener odchodził, drugi przychodził i dużo się działo. A w spotkaniach przy kawie u nas w redakcji chyba się zdarzyło, że były dwie osoby. No ale to jest na pewno debiut na tureckiej ziemi. No, takich rzeczy to jeszcze tutaj świat nie widział. Nie dość, że dwóch to jeszcze trenerów bramkarzy. A teraz ja muszę sobie z tym poradzić, że to nie jest takie proste. Nie jest to jeszcze zjawisko popularne w naszym kraju. Tu mam się obecność dwóch szkoleniowców odpowiedzialnych. Na jednej klimacie. Nie, w sztabie pierwszego zespołu. Wiem. Na świecie staje się to, jest normą, już w wielu ligach jest to norma. Że jest dwóch numerów bramkarzy w sztabie. Jest kopacz jeszcze, nie chodzi. To pozwala zdecydowanie usprawnić proces treningowy, ponieważ
ponieważ wielokrotnie jest tak, że mamy zupełnie, stojąc na boisku, mamy inną perspektywę. I postrzeganie danej sytuacji mogę się posiłkować postrzeżeniami, wnioskami mojego asystenta Daniela. Tak jak powiedziałem, no to bardzo pozytywny wpływ na cały proces szkoleniowy i rozwój naszych podopiecznych. A powiedz, jakby, bo chciałbym jeszcze chwilkę kontynuować ten wątek do pasek. Jak na to wpadłeś? Wiesz, do czego zmierzam? Zmierzam do rozwoju, bo też o tym chcę pogadać, bo jednym z elementów tych spotkań jest motywowanie trenerów, żeby się ciągle rozwijali. I tu właśnie płynnie chcę przejść do tych twoich pomysłów, bo też dzisiaj rozmawiałem z pewnymi osobami, że właśnie umywasz trochę tych pomysłów. Skąd to się wszystko bierze? Jak się rozwijasz w swoim zawodzie? Nie jestem pionierem tej metody. Podsunął mi mój serdeczny przyjaciel i również bardzo dobry trener bez tak zwanej wazeliny, czyli trener Adam Kanian. Odpowiedzialny za szkolenie bramkarzy w Odrze Opole. Razem kończyliśmy kurs UEFA Goalkeeper B w szkole trenerów PZPN Białej Podlaskiej, a następnie płynnie przeszliśmy, dostaliśmy się na kurs UEFA Goalkeeper A. Ja skończyłem, dało mi się zdać egzamin końcowy, natomiast Adam jest z tego, co wiem, jest w trakcie. Mm-hmm. W trakcie zakończenia, w trakcie zdawania, czy też przygotowania. Chyba, że się mylę. Może już zakończył. Możliwe. Czego oczywiście mu z tego miejsca życzę. Tak jest. No dobra, ale rozmawialiśmy o rozwoju. Zapomniałeś już. Jak się rozwija trener w swoim fachu? Jak to do tego cię zainspirował Adam, tak? No dobrze, ale miałeś też inne pomysły. Nie będę tutaj ukrywał, że czasem przeglądam, chociaż w ostatnim okresie coraz rzadziej w Polsce, przeglądam internet, szukając inspiracji w pracy innych fachowców, bardziej doświadczonych na terenie. Akurat nie widzę tutaj w tym nic. Jakichś nieprawidłowości, bo należy się uczyć od ludzi mądrzejszych, bardziej doświadczonych. W wielu przypadkach inspiracją do środków, do tworzenia środków treningowych są błędy, stracone bramki, czy też zachowania naszych piłkarzy. Ja też to miałem w samym poprzednim klubie i kontynuuję to teraz. No i trzeba tutaj też, patrząc nawet na to, jak się rozwijają topowe kluby zachodnie, trzeba pamiętać o ścisłej korelacji pomiędzy światem nauki a światem sportu. No. I stąd właśnie przykład paski, czy też wcześniej jeszcze w poprzednim klubie i również w moim obecnym Wiśle Płocku stosowanie okularów, środków specjalnych takich jak rakieta tenisowa i piłki, mniejsze piłki. Pamiętać do tego. Pamiętam, to jakości naszych reakcji. Tak. Staramy się wprowadzać, zmieniać bodźce treningowe. No gościłem i nie mogłem opublikować tego materiału. A tam akurat w tamtym treningu akurat nie stosowaliśmy nic. Słuchajcie, no byłem na zgrupowaniu w Sielance. Nagrałem wspaniałe materiały i ten Maciek nie miał czasu po prostu napisać do nich dwóch zdań opisowych. Chciałem to zrobić. Skrywam się. Troszkę tak próbuję cię, wiesz. Nie, chciałem to zrobić w sposób merytoryczny, bo miał to przygotować. Natomiast jak chyba doskonale pamiętasz, ustaliliśmy, że spotkamy się ponownie w Turcji. I to miało miejsce. I za to dziękuję. Ma miejsce. Okej. Okay. Natomiast wracając jeszcze, kontynuując jeszcze odpowiedź na twoje pytanie, tak naprawdę należy pamiętać, że aby środki treningowe w jak największym stopniu odzwierciedlały środowisko naturalne, czyli warunki gry środowiskowe, tak powiedział Daniel. I tutaj akurat do tego jakieś specjalistyczne elementy nie są potrzebne, a wręcz zbędne. Natomiast kiedy pracujemy, tak jak tutaj w tym przypadku dzisiaj, nad
to było połączenie sytuacji meczowych plus rozwijanie percepcji przestrzennej, szybkości reakcji, działania intuicyjnego, rozwijania koordynacji wzrokowo-ruchowej. Stąd zastosowanie tego, a nie innego bodźca czy też środka. Okej. Pan Dawid, jak właśnie dzisiaj trenowali, zabraliście młodych bramkarzy na obóz, bo to młodzi chłopcy, prawda? No, jest pytanie, jak wprowadzać młodzieżowca do pierwszego zespołu? Domyślamy się, że chodzi o bramkarza. Jakie deficyty widać? Zauważacie u młodzieżowców wchodzących do pierwszego zespołu? To jest w dużym stopniu uzależnione od procesu nauczania wcześniejszych etapów szkolenia. Tutaj może się w większym stopniu na ten temat wypowiedzieć Daniel, ponieważ on jest, oprócz tego, że jest moim asystentem, jest również odpowiedzialny za drugi zespół i też pełni funkcję koordynatora Akademii Wisły Płock. Więc oddaję jemu głos, później w międzyczasie, jeżeli pan włączy się... Pani na brudkach, bierzemy jeszcze trzy herbatki. Kontynuuję, ja spróbuję to dać. May we have three Turkish tea more, please? Teşekkür. Dziękuję bardzo. Cała przyjemność po mojej stronie. Bardzo proszę. Ja również. Proszę bardzo. Pani się nie przewróci na tych brudkach. Rolka. No dobrze. Myślę, że tutaj wprowadzenie młodych, jak mówię, bramkarzy do pierwszego zespołu też ma duży aspekt w nauczaniu początkowym, tak? Jakich są przygotowani pod względem motorycznym, technicznym, tak? Tutaj akurat chcemy robić taką standaryzację, że bramkarze już w akademii praktycznie trenują w ten sam sposób to drugi zespół, jak i pierwszy zespół. Oczywiście nie jest to jeden do jednego, ale już te techniki nauczania czy odbudowania pozycji już chcemy przykładowo od najmłodszego rocznika wprowadzać to, a już w wieku 15-17 tym bardziej już to kształtować, żeby właśnie jak najszybciej było to przejście z juniora do seniora, tak, żeby to przejście było płynne, nie to, że musimy nauczać go od postaw. Dlatego tutaj wszystko mamy podporządkowane, że od pierwszego zespołu, drugi zespół po akademię, standaryzacja treningów bramkarskich praktycznie jest taka sama. Wszystko chcemy tak zrobić, tak tutaj pracujemy i do tego chcemy jeszcze jak najbardziej dojść, żeby te treningi praktycznie były odzwierciedlone, tak jak są wymogi w pierwszym zespole. Dlatego tutaj, mając na myśli Oskara Rodzińskiego, który jest u nas na obozie. Drugim trzeba powiedzieć. Drugim obozie. Już jest od lata z nami. Będziesz był w Warce, tak? Tak, w Warce. W roku 2004. Tak, widać tutaj, że tutaj fajnie płynnie to wszystko przeszło. I tutaj już tylko zależy od tych młodych ludzi, tak? Jak zaadoptują się w nowym otoczeniu, w nowym reżimie treningowym. Dziś nie ma co ukrywać, naprawdę w seniorach już te treningi są mocniejsze. Wymagania są dużo większe, tak? Że już oni muszą być skupieni na tym, a my możemy tylko i musimy im tylko pomagać, żeby jak najwięcej z nich wyciągnąć, żeby jak najlepiej sprzedawali to, co potrafią już w pierwszym zespole. Oczywiście, mając na uwadze treningi w pierwszym zespole, to też musimy pamiętać o tym, że ci młodzi chłopcy muszą też cały czas grać już w piłce seniorskiej, tak? Tak jak to mam na myśli Oskara, grał już w piłce seniorskiej i teraz zimowcem kolejny szczebel dla niego podnieść, że trafi do czwartego zespołu, trenując u nas na co dzień. I tutaj mamy z Maćkiem na myśli praktycznie każdy plan na każdego bramkarza, żeby jak najwięcej z nich już w tym wieku, 2004 rocznik, 2005, żeby już trenowali jeszcze bardziej intensywniej, ale grali też już w drużynach seniorskich. Dumny jesteś ze swojego asystenta, co? Dlatego jest moim asystentem. No właśnie. Dostaliśmy właśnie. Poznałem. Poznałem dużo wcześniej. Miał się poznać bardzo bez strony. Z bardzo wysokich kompetencji, dlatego pojawiła się możliwość, to też zaproponowałem wspólną pracę. Jeszcze powiem tylko. Odniosę się do pytania, które zapowiedział
Daniel, na pewno występują duże deficyty, ponieważ to są młodzi ludzie, nastolatkowie, często późno dojrzewający, typy później dojrzewające i występują spore deficyty w obszarze aspektów motorycznych, zdolności motorycznych, jak i mentalnych. I tutaj trzeba dużo miejsca poświęcić na to, żeby obudować tych chłopaków mięśniowo, tak aby stopniowo zwiększać poziom siły i na podstawie tej zdolności motorycznej budować, rozwijać pozostałe, czyli to najważniejsze, czyli moc, jak również szybkość. Ale trzeba to robić, to musi być dobrze zaplanowany proces, aby nie doprowadzić do przeciążeń i urazów, tak jak powiedziałem, ze względu na to, że to są młodzi ludzie. Są cały czas bardziej podatni. Ten okres adaptacji powinien być w tym wypadku wydłużony i my jako fachowcy, jako szkoleniowcy powinniśmy zwolić się cierpliwość. Pamiętać o indywidualizacji środków treningowych, o indywidualizacji obciążeń. Również w treningach motorycznych, w treningach siłowych. Dużo pracujemy, dużo na to. W naszym procesie szkoleniowym, w procesie treningowym dużo poświęcamy miejsca na motorykę. Pracując w siłowni, stricte w siłowni, również na dużych obciążeniach, jak później na boisku. Czy nie chciałbyś czasem kogoś pozdrowić? Oczywiście, jutro jest jutro, z tego co pamiętam, jest w Polsce Dzień Dziadka. Dzień Babci. Okay. Dlatego też chciałem pozdrowić mojego serdecznego kolegę, z którym kiedyś miałem przyjemność występować razem w Okęciu Warszawa. Mam tu na myśli Roberta Jadczaka, bardzo tego obrońcę kiedyś. Pseudonim Dziadek. Teraz? Gra w Oldboyach. Gra w Oldboyach. Gra. Nawet miałem przyjemność razem z nim leżyć. O, Monika Sikorska. O, właśnie pytałem się o te pozdrowienia. Ty masz słaby wzrok jednak. Ty musisz tą opaskę częściej nosić. Chyba tak, albo okulary. Pozdrawiamy. Pozdrawiam moją ukochaną żonę. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo kochanie tęsknię za to. Ja jeszcze chciałbym też do tego pytania trochę wrócić, bo też bardzo ważnym czynnikiem jest wprowadzając młodych bramkarzy do drużyny seniorskiej, że nie możemy zapomnieć jeszcze, że w tak młodym wieku jeszcze jest też etap nauczania połączony z doskonaleniem. Bo w seniorach to już przechodzimy do doskonalenia. Ale tak jak u nas wiemy już na naszej pracy, że też dużo pracy musimy też poświęcać jeszcze na nauczanie, czyli nauczanie tej techniki, żeby te wzorce ruchowe były nadal kształtowane, żeby tego nie zapobiec, bo tu też możemy pracować nad innymi czynnikami, ale te podstawowe wzorce ruchowe, czy ta nasza technika bramkarska cały czas musi być kontynuowana, czyli to musi być połączenie nauczanie z doskonaleniem, bo to jest też bardzo ważny czynnik, nie? Bo nieraz możemy wziąć chłopaka młodego do seniorów i tylko być skupieni na doskonaleniu ze starszym bramkarzem. A jasne, a tu jeszcze, trzeba w wieku 2-4 przygotować takiego rocznika. Nawet zdarzało się tak, że na przykładzie też u nas, że jeszcze przyszedł zawodnik, bramkarz, jeszcze musieliśmy poświęcać mu na nauczaniu techniki, tak? Ja też jest bardzo ważny czynnik. Tutaj mamy szalenie istotne komentarze, więc musimy na chwilę ten wątek zakończyć. To jest jeden z ważniejszych komentarzy, skierowany do nas wszystkich, ale najbardziej do ciebie. Jeszcze raz moja żona kochana. Oczywiście dziadek też pozdrawia swojego wnuka. A tutaj wyżej, jak możesz wrócić, jest bardzo ciekawe pytanie. Jeszcze nad Wojciechem Makowskim, którego też chciałbym... Właśnie, Wojtek jest z nami. Cześć, Wojtek. Cześć, Wojtku. Witamy serdecznie. Obecnie trener asystent w Lechu Poznań. Zgadza się. Też tutaj się widzieliśmy wczoraj na sparingu. Byłem bardzo dobry fachowiec, z którym miałem przyjemność pracować przez kilka lat brakowy często. Przechodzimy do merytoryki. Odnosić tak jest. Sukcesy. Największe sukcesy moje na dotychczasowej karierze zawodowej, trenerskiej. Wjeżdżamy znowu na merytorykę. Rola bramkarza w ostatnim czasie jest bardzo ważna i często ta tematyka jest poruszana na kursach trenerskich czy konferencjach.
czy często, to nie wiem, bo ja właśnie dostaję informacji, że trochę za mało jest tematyki bramkarskiej, przede wszystkim na konferencjach, na szkoleniach. Zgadzam się z tobą, ale rozmawiałem niedawno z trenerem Andrzejem Dawidziukiem i obiecał, że w niedalekiej przyszłości to się zmieni. Że będzie raz w miesiącu. Świetna wiadomość. Raz w miesiącu to organizowana przez PZPN, przez związki. No i pierwsza już była, Zachodniopomorski Związek zrobił, pamiętam. No dobra, ale przechodzimy. Ale chodzi tutaj o ogólnopolską konferencję dedykowaną trenerom bramkarzy. I to jest świetny pomysł i uważam, że tak jest, tak. Co roku taka konferencja w kalendarzu. Przechodzimy do pytania od pana Radka. Czy bramkarze są wykorzystywani w środkach treningowych, na przykład gra na utrzymanie czy innych? Jak pracować i ich wykorzystywać? To może najpierw tamto, bo drugie pytanie, chociaż ono się wiąże z pierwszym. Jak pracować i wykorzystywać, nie zostawiając ich samych w treningu, jeśli nie mamy w sztabie trenera bramkarzy? Co wtedy, a was jest dwóch, a niektórzy nie mają wcale. Zacznę od początku może. Rzeczywiście zgadzam się z panem Radkiem, że rola bramkarza w ostatnich latach i to też dyskusja z innymi kolegami po fachu często podkreślam i nie będzie to żaden nowy z moją stroną. Rola w ostatnich latach uległa kolosalnej zmianie. Jest to też efekt ewolucji w piłce nożnej. I tak naprawdę bramkarz przestał być stricte bramkarzem dosłownie rozumianym, natomiast stał się zawodnikiem i teraz staje się powoli. To zależy w dużym stopniu od oczekiwań pierwszego trenera, w największym stopniu tak naprawdę zależy od oczekiwań pierwszego trenera i od modelu gry. Tak, od modelu gry i oczekiwań pierwszego trenera wobec roli bramkarza w zespole. Natomiast piłka zmierza w tym kierunku, że bramkarze coraz więcej mają zadań, coraz więcej zadań w ofensywie. I tak naprawdę ponad 70% wszystkich działań bramkarza działania ofensywne. W tym w dużym stopniu gra nogami. Dlatego też, idąc dalej, staramy się i od odprawach sztabowych zwracamy na to, podkreślamy tę potrzebę, żeby uczestniczyli w jak największym stopniu, jeżeli to jest rzecz jasna możliwa. Nie zawsze jest taka możliwość, natomiast jeżeli tylko ona się pojawia, żeby bramkarze brali udział w różnego rodzaju grach na utrzymanie, ponieważ są to w dużym stopniu odzwierciedlają, tak jak powiedziałem, naturalne środowisko. Mają jednocześnie kilka bodźców, muszą podjąć kilka decyzji, muszą skanować przestrzeń. Szybkość podejmowania decyzji. Tak, to się wiąże. Wiąże się z tym, że muszą odbierać wiele bodźców. I rozwija to proces analityczno-decyzyjny zawodnika. Dlatego ja uważam osobiście, choć jestem przekonany, że wielu trenerów bramkarzy się z tym ze mną zgodzi, że możemy tworzyć, jakbyśmy mieli nie wiadomo jaką kreatywność, najwyższy poziom kreatywności, wyobraźni i tworzyli coraz lepsze, bardziej wymyślne środki treningowe, to nigdy nie oddadzą one w 100% warunków meczowych, nie będą rozwijały bramkarzy właśnie w tym procesie analitycznym, decyzyjnym. Wielu pierwszych trenerów oczekuje od bramkarza, że będzie on po złapaniu piłki szybko podejmował decyzję i przede wszystkim wykonywał optymalnych dla zespołu w danej chwili wyborów. Natomiast jak pracować? To pytanie już padło w zeszłym roku, jak byliśmy w Belek. Teraz też jesteśmy w Belek. To jest Belek? Czy my jesteśmy pod Belek? Belek. Okej, okay, niech będzie Belek. A dobra, byliśmy trochę innym miejscu. Ale widocznie ta kwestia nurtuje trenerów, no bo jednak wielu trenerów pracujących gdzieś tam niżej no nie może sobie pozwolić na taki komfort, że albo się ma asystenta, albo się ma takiego asystenta jak ja, bo chcę się też pochwalić, że rok temu pomagałem. Czyli teraz już Daniel jest, już nie było dla mnie dzisiaj roboty. De facto mam teraz dwóch asystentów. Można tak powiedzieć. To jest dopiero komfort pracy.
to musi przynosić. A ja specjalnie wziąłem laneczki w tym roku, bo w tamtym nie miałem. Pamiętasz? W Cichobiegach. To było w zeszłym roku? Nie, to było jeszcze wcześniej. W pierwszej lidze jeszcze byliśmy. Pierwszej lidze, w Kizilagas. Tak. Kizilagas. To była pierwsza liga. Strasznie, bardzo szybko. Tak. Zwłaszcza w dobrym towarzystwie. Potwierdzam. No jest to niewątpliwie bardzo trudna sytuacja dla trenera, jeżeli nie ma w sztabie trenera, specjalisty. A tak trzeba nas określać, bo jesteśmy trenerami specjalistami. To jest duży kłopot. Nie mam tak naprawdę złotego środka. Czy jednoznacznej odpowiedzi, która może rozwiązać, może być panaceum na ten problem. Na pewno też tutaj mam nadzieję, że się większość ze mną zgodzi, że jednak trenerem bramkarzy powinien być były bramkarz, który zna specyfikę tej pozycji. No właśnie mnie skreśliłeś w tym momencie. Już nie mogę Możesz, jak najbardziej. Możesz zostać pełnić rolę kopacza, świetnego kopacza. Dobra, to bo taka funkcja też jest. Też w sumie znajduje się w sztabach kopacz, wielu klubów, zarówno z zachodnioeuropejskich, jak i ze wschodu Europy. Mam taką wiedzę. No już jestem spokojny, dobra. Pierwszy trener, jest trener asystent i kopacz. A to ja muszę sobie zmienić tą bluzę, bo mam napis asystent trenera, muszę być kopacz. Może być asystent trenera, myślnik, kopacz. Dobra, ale jeszcze coś chcesz w tym temacie panu Radkowi powiedzieć, czy przechodzimy do następnego? Uważam, że generalnie w tym kierunku powinna zmierzać piłka, także na niższym poziomie. I tutaj moja sugestia do właścicieli klubów, aby sprawić, znaczy inaczej, ułatwić swoim pierwszym trenerom pracę i udostępnić im wszystkie możliwe środki. W tym celu proszę po prostu zatrudnić trenera. Apeluję. Tak, apeluję z tego miejsca. Słuchaj, mi zabrakło. Apel. Czy to jest zbieżne? Nie wiem, czy pan Radosław się ze mną na pewno się zgodzi. Powiedz mi, czy to jest zbieżność nazwisk? Groźny ten środkowy trener? Wydaje mi się, że Aleks Sikorski jest mój syn, o którym wcześniej wspominałem. To pozdrawiamy syna. Nie jest wcale taki groźny. Zobacz, ja siedzę tak, jestem bezpieczny. Pozdrawiam również syna. Masz tutaj również gratulacje, sukcesów jako trener. Wierzę, że te sukcesy jeszcze bardzo dziękuję, Rafale. Okej, przechodzimy do merytoryki. Co wpływa? Prosto, więc nie umiem powiedzieć imienia, ale pytanie jest, co wpływa na rozwój szybkości myślenia zawodnika? Jakie ćwiczenia, bo mówiłeś o tym, obaj mówiliście wcześniej o tym, więc akurat teraz można by cokolwiek podpowiedzieć z praktyki, jakie ćwiczenia, jak je wybrać. Tak naprawdę arsenał środków treningowych jest ogromny i zależy od, jak ja wcześniej wspominałem, od wyobraźni i kreatywności trenera. Natomiast też w ostatnim półroczu zmieniłem swoją optykę na ten proces i prowadziliśmy dużo treningów, dużo środków treningowych, które wymuszają na bramkarzu samodzielne podejmowanie decyzji. Zostawiamy im oczywiście, dajemy im kilka opcji do wyboru. Natomiast w wyniku sytuacji wojskowych, które staramy się limitować, kreować, oni sami muszą podejmować decyzje. Ale tak jak też wspomniałem wcześniej, uważam, że nawet te środki, które rozwijają decyzyjność, nie będą odzwierciedlały w 100% warunków meczowych. Mm-hmm. Czyli po prostu treningu z zespołem, gdzie mamy do czynienia, że bramkarz ma do czynienia, musi odbierać jednocześnie odbierać, analizować wiele bodźców. Mm-hmm. Nawet najlepsze środki treningowe nie będą
tak efektywne, jeśli chodzi o rozwój w tym obszarze. A ty, Danielu, proszę teraz. Myślę, że tutaj dużo pracujemy też, jak powiedziałeś, masz tutaj, że... Zmilcz sobie usta, żeby ci się lepiło, dopóki ciepła herbatka. Bardzo ją polubiłem. Bardzo dobra. Że tutaj staramy się dobierać takie środki treningowe właśnie, żeby bramkarz miał jak najwięcej wypełnionych decyzji, ale to jako kluczowo podejmę decyzję, to on już na sobie sam wymusza, tak? Gdzie tutaj, tak jak dzisiaj na treningu nawet dużo wywieramy presji i wtedy bramkarz mi podejmuje decyzję, czy tą piłkę ma dobijać. Kto nie widział, może zobaczyć, zwijacie sobie troszeczkę niżej. Jest fragment treningu, widzicie, jak ten, zobaczycie, jak trener Daniel wywierał presję. I wtedy właśnie to już bramkarz, tak, podejmuje decyzję, czy to piłkę ma zagrać do, tak jak mówię, do szóstki, czy zagrać na ósemkę dalszą piłkę, tak, i w tym kierunku chcemy mieć właśnie, i w tym kierunku też takie środki treningowe dobieramy, a tak jak powiedział Maciej, że wachlarz takich treningów czy ćwiczeń jest bardzo duży, że naprawdę to można zmieniać i wywierać czy presję, czy podjęcie decyzji bramkarza w różny sposób, czy to kolorami, czy to bramka mała, bramka duża, czy to tak jak u nas, mając 4 bramkarzy, czy 5 na treningach. Wtedy ruch zawodnika daje sygnał dla tego bramkarza, że on musi właśnie mieć co w percepcji przestrzenną, że on przed podaniem piłki od partnera już musi wiedzieć, gdzie tę piłkę ma zagrać, tak, że nie w ciemno, tylko chcemy właśnie, żeby ruchem zawodnika on już widział, gdzie ma tę piłkę zagrać, a tym bardziej jeszcze bardziej, jak u nas chcemy to wymusić, zakładając na tą opaskę, tak? Bo się też to było, że musiał po dośrodkowaniu czy po zagraniu piłki przy presie na jedno oko tylko widząc, dosłownie, w cudzysłowie, ale no musiał, tak, musiał widzieć swojego partnera i tam musiał tę piłkę zagrać, że tak jak mówił się na kamień. Słuchajcie, mamy tą komfortową sytuację, że to, o czym mówią panowie, jest na filmie, także po tej rozmowie możecie sobie spokojnie zerknąć i tam właśnie jest to wszystko widać. Miałem pozwolenie, za co jestem bardzo wdzięczny. Mogłem się tam pałętać pomiędzy wami, ale dzięki temu mogłem to pokazać z bliska. Cała czynność po naszej stronie. Także wielki szacunek, bo też myślę, że wiele osób może skorzystać. I ja dzisiaj to też podkreślałem, bo miałem taką krótką wypowiedź, też byłem gwiazdą dzisiaj w waszej klubowej telewizji, że mogłem się wypowiedzieć. Jesteś gwiazdą, nie tylko dzisiaj. Gwiazdy to są na niebie. Panowie, jak analizujecie, jak przeprowadzacie analizy, jak przekazujecie je zawodnikom, no bo tu też podczas tej rozmowy padło, że są pewne zachowania meczowe, trzeba je przedstawiać zawodnikom, trzeba udoskonalać zawodników. Jak to się odbywa? Staramy się na bieżąco reagować. Tutaj obecność w moim sztabie Daniela w dużym stopniu podniosła jakość pracy, ponieważ dużo zdarza się tak, że ja koncentrując się na pewnych elementach, czy na zachowaniach bramkarza, nie dostrzegam szczegółów, które w danej sytuacji dostrzega Daniel. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku pierwszego trenera, który chociażby w trakcie meczu jest skupiony na czy też z tym działa pod wpływem silnego stresu. Nie dostrzega szczegółów, które dostrzegają asystenci. Prawda? I podobnie jest i w naszym przypadku. Dlatego staramy się reagować na bieżąco. Mamy tą przyjemność i komfort, że w naszym zespole bramkarskim dysponujemy 3 bardzo dobrymi fachowcami. Tak można powiedzieć, fachowcami. Oczywiście. Bramkarzami, fachowcami. Mam ogromny komfort, naprawdę, bo bez względu na to, który stanie w bramce dzisiaj, czy to będzie Krzysiu Kamiński, który w rundzie jesiennej był numerem 1, czy Damian Węglarz, czy Bartek Gradecki, to będziemy spokojni o poziom sportowy. I dlatego też to są bramkarze już, zwłaszcza Krzysiek i Damian Węglarz, Krzysiek Kamiński, to są bramkarze ukształtowani. Oczywiście nie zmienia to faktu, że nadal się rozwijają, nadal można ich rozwijać. Natomiast
ten proces, ponieważ ten proces szkoleniowy jest na zupełnie na innym, umiejętności są na zupełnie innym poziomie, więc skupiamy się w największym stopniu na doskonaleniu ich zdolności maksymalnych. Natomiast więcej czasu poświęcamy Bartkowi i młodemu skarowi Bartek Gradecki, 899, no i wciąż nadal młody bramkarz. I Oskar Rodziński 2004. Tak jak powiedziałem, staramy się reagować na bieżąco, analizować sytuację, jeżeli nie robimy tego w treningu, to robimy to po meczu. Nie stosujemy nagrywania treningów. Uważamy, że otrzymują tak dużo informacji od nas na bieżąco, że to też także w formie pokazy. Mhm. Że dokładaniem jeszcze materiału wideo byłoby za dużo. Choć na pewno bylibyśmy w stanie wyłapać więcej szczegółów. Natomiast bardzo szczegółową analizę poświęcamy na każdy mecz. To jest czasami po kilkadziesiąt filmów. I to też, proszę mi wierzyć, że to jest dla zawodnika, to jest doskonały materiał szkoleniowy. Okej. Okay. Rekord był, przepraszam, że jeszcze powiem, że pozwolę, że dokończę, że wszedłem ci. Słowo to było Powarcie. Powarcie, gdzie wygraliśmy, chyba Powarcie, że dobrze pamiętam. 53 filmy. 53 filmy, to był absolutny rekord. Nigdy wcześniej. A dlaczego akurat? Tak dużo było. Chcę też powiedzieć właśnie, żeby tutaj trenerzy nadebrali tego, że 53 filmy, że to tylko i wyłącznie sytuacje złe, bo też i pokazujemy te dobre, które, mm-hmm. które też trzeba wzmacniać. Dlatego tam też filmów, bo też można tu powiedzieć, że szukamy na 50, także te sytuacje dobre, jak mm-hmm. te złe, tak, które chcemy wyeliminować i przeanalizować to, że dlaczego zachował się Kamyk w ten sposób, a dlaczego tak, ale też te dobre, które na co dzień. Żeby budować jego jeszcze cały czas pewną siebie, tak, właśnie, które trenujemy i widać, że to ma skutek bardzo pozytywny, tak, bo koduje to czy w ustawieniu, czy w odbudowie pozycji do bramki. I to jest obszar kluczowy, czyli higiena emocjonalna zawodnika, ponieważ jeżeli jest ona na właściwym, na optymalnym poziomie, później bramkarz w meczu działa automatycznie, intuicyjnie. Dlatego też dużo miejsca w naszej pracy poświęcamy właśnie na obszar mentalny. Rozmowy z zawodnikami, których celem jest budowanie pewności siebie. Z racji tego, że bramkarze i stoperzy mają największe obciążenie w obszarze mentalnym. Macie panowie podziękowania za odpowiedź. Ja chcę tylko powiedzieć, bo wspomniałeś tutaj w swojej wypowiedzi o pierwszym trenerze. Z tego miejsca bardzo chciałbym pozdrowić pierwszego trenera, Maćka pana Bartoszka. Powiedziałem Maćka, no bo jesteśmy na ty, ale na potrzeby programu można powiedzieć pana Bartoszka, z tego względu, że wiesz, brakuje czasu. Bardzo bym chciał, żeby można było taką rozmowę przeprowadzić z nim, zresztą nie tylko z nim, bo wstępnie byłem mówiony również z trenerem Fornalikiem. No niestety, ja już jutro muszę wyjechać. Nasz kierownik przemknął. Tak. Niepostrzeżenie. Tak, pozdrawiamy trenera i byłego bardzo dobrego lekarza, Marka Pichtę. A tak, bo tutaj sporo pozdrowień się pojawia. Ja tylko dokończę tą myśl i zaraz przejdziemy do kolejnego pytania. Po prostu chcieliśmy poruszyć też tematykę szkolenia bramkarzy, bo przed wyjazdem otrzymałem mnóstwo próśb o to, żeby podczas tych relacji dotknąć tej tematyki. Stąd też skorzystałem z waszej gościnności i jestem tutaj dzisiaj, co jednocześnie sprawia, że nie mogłem porozmawiać z pierwszym trenerem, ale myślę, że będzie jeszcze okazja. Nie w Turcji, już w Polsce poradzimy sobie z tym tematem. Pan Dawid, jak zwiększyć prawdopodobieństwo obrony karnych? Przeprowadzacie jakieś specjalne ćwiczenia? Bramkarz zwraca uwagę na postawę strzelca, ustawienie nogi, czy raczej intuicja i wyczucie? Dużo miejsca poświęcamy na analizę, zarówno w poprzednim klubie, w którym pracowałem, czyli w Krakowie, jak i teraz w Wiśle, dużo miejsca poświęcamy na analizę przeciwnika.
pod kątem działań w fazie finalizacji zawodników ofensywnych. Zwracamy uwagę na szczegóły. Przede wszystkim analizując, patrzymy na to, czy zawodnik częstotliwość wyboru kierunku, powtarzalność. Ułożenie ciała też. Zawsze najpierw patrzymy na powtarzalność, bo zdarzało się, że na przykładzie Kuby Modera najczęściej uderzał w prawy róg i Kuba Szumski Krakowie poszedł w kierunku. Natomiast zrobił balans jeszcze przed strzałem, przez postawę do przodu i nie sięgnął. Jeżeli teraz troszeczkę zmieniliśmy optykę, jeżeli zawodnika, strzelca, wyrawczy, karnik jest dostrzegalna powtarzalność, pan uderza w jeden ruch regularnie. Nie będę wchodził teraz, muszę się ugryźć w język, ponieważ być może... Zdradziłbyś zbyt wiele. Tak jest. Być może, jasne. Być może oglądają nas teraz albo w przyszłości będą oglądać nas trenerze innej drużyny z ekstraklasy. Zmieniliśmy trochę taktykę. Natomiast zgodnie z naszym hasłem, zmień taktykę. No to przepraszam bardzo, panie Dawidzie, muszę zmienić taktykę. Inaczej. Zmieniłem taktykę i muszę nabrać wody w usta. Natomiast to za chwilę. Zobaczę. Szybko idzie. Natomiast na pewno dostrzegalna jest tutaj korelacja pomiędzy kierunkiem a stopą nogi postawną. Ustawienie stopy nogi postawnej wskazuje kierunek, w którym zawodnik będzie oddawał strzał. Natomiast skorelować to... Mówisz oczywiście co do zasady, bo na pewno zdarzają się sytuacje, że też dobry strzelec, wytrawny. Tak, jak mamy kilka przykładów, chociażby Robert Lewandowski czy Jorginho. Ten włoski Jorginho, bo u nas właśnie też jest zawodnik. Macie swojego Jorginho. Mamy swojego Jorginho. Wraca z pucharu, ma dolecieć do nas. Brał udział w pucharze narodów Afryki, tam. W reprezentacji Gwinei Bissau. Także są fachowcy, którzy czekają do końca i czekają, zlekają zadaniem strzału do końca, obserwując zachowanie bramkarza i czekając na ruch. Wystarczy, że bramkarz pójdzie minimalnie wcześniej przed strzałem i on to wykorzysta, przynosi ciężar, ukierunkowuje ciężar ciała na jedną stronę i strzał pada w przeciwnym kierunku. Wtedy reakcja jest niemożliwa. Ale tak jak powiedziałem, na bazie doświadczeń z Rakowa zmieniłem troszeczkę podejście. Rozmawiamy o tym, analizujemy z Danielem. W tej rundzie Krzysiek był blisko, dwa razy był blisko przypadku Roberta Pika na Salinie. Robert Pik ze Śląskiem, tak, był bardzo blisko. Minimalnie spóźnił reakcję, dlatego strzał był skuteczny. Ale nie był skuteczny, natomiast na przypadku. Znaczy ze Stalą Mielec. Niestety zmienił kierunek. Zresztą należy pamiętać o co zwracał uwagę na szkole trenerów Andrzej Dawidziu. Żeby pozostawić pewną przestrzeń dla bramkarza. Jeżeli on czuje w danym dniu, w danym wykonawca będzie strzelał w tym, a nie innym kierunku akurat, to dajmy mu ten... Czy chcemy jeszcze? Ja już dziękuję. Jeszcze jedna? Chcesz? Jeszcze jedna? We would like to hear more. Hey. Three. Jest pan trener.
Panie trenerze, zapraszamy. Nie będę wam przeszkadzał. Nie, to nie będzie dla nas wielka przyjemność. Nie zapraszamy. Będę wam przeszkadzał. Proszę. Panie trenerze, chwila tutaj przerwy. To jest dla nas. One, three, please. Okej. Okay. Słuchajcie, ja się tylko tak tutaj pojawię, no, bo są ważniejsze osoby ode mnie teraz już. O, zobaczcie, i tego jeszcze nie było. Czterech. Dwóch łysych. To jeszcze nie było. Dwóch łysych, to jest no tak, ale to trzeba tak powiedzieć. Tak się ledwo wpasowałem. No, jak tam idzie? Kanapa jest dla osób. Jak tam idzie moim trenerom? Masz taki sztab, że samogry. Ja mam zawsze dobry. Samogry. Ja chciałem tylko powiedzieć, że już to dzisiaj mówiłem, ale nie było trenera, że na dzisiejszym treningu absolutnie można było super perspektywy pokazać pracę. Zachęcam was, obejrzyjcie sobie. Bardzo dziękuję. Jeszcze no, raz, nie ma problemu, bo wielki szacunek i myślę, że wiele osób może... Musimy dzielić się naszą wiedzą. Młodzi trenerzy też muszą skądś czerpać tą wiedzę, w jakiś sposób się szkolić. Musimy brać w tym akurat aspekcie też przykłady z innych krajów. Tam jakby dostęp do tej wiedzy jest łatwiejszy. No potwierdzam. Sam doskonale wiem, jak to było, jak byłem młodym trenerem, nie było tak. Ale jesteś młodym trenerem cały czas. Cały czas? Tak. Tak, tak. Bo bardzo młodo zacząłem. Słuchajcie, mamy kolejne pytanie, a teraz poprosimy... Musiałem zauważyć, że kolejny komentarz mojej żony. To wrzucimy go, co? Zaraz tutaj muszę znaleźć, gdzie ja mam. Prawda, trenerze? Ten sztab jest wyjątkowy. Oczywiście, że tak, pani Monika, oczywiście. Proszę bardzo. Jak zawsze ma rację. Jak zawsze ma rację. Słuchajcie, czy bramkarze mają treningi z formacją obrony, cel otwierania gry? Panie trenerze, to teraz może pan. No oczywiście, że tak. No, przecież to wiemy. Zresztą mamy taką fajną akcję, w jakim to meczu było, gdzie Kamek wprowadzał piłkę. To był mecz na pewno u nas i od podania Kamyka zaczęła się akcja bramkowa. Zakończona właśnie zdobyciem bramkowym, no to tak budujemy poprzez bramkarzy. Bramkarze oczywiście w takich treningach uczestniczą. No nie wyobrażam sobie, żeby mogły być inaczej. A jak często? Ja się tutaj tak pasuje, może Maciek, może pożoga. Mała ta sofa, sam dziwię, że się zmieściliśmy. Dobre jedzenie też jest, ja tutaj chociaż nie wiem. A jak często takie w trakcie treningów jest tak, że bramkarz na przykład z formacją obrony, czy z całym zespołem, jak to wygląda? Ale my mamy łączone te treningi, prawda? W momencie, kiedy doskonalimy grę w organizacji... Przyszedł pan trener i od razu wzrosła oglądalność. Niemożliwe, to uciekam. Nie, teraz to już się dopuszczamy. O to chodzi. W momencie, kiedy doskonalimy naszą grę w defensywie, no nie wyobrażam sobie, żebyśmy funkcjonowali w tym aspekcie, czy w doskonaleniu organizacji gry bez bramkarza. No, on jest jakby głównym dowodzącym tą linią obrony. Zależy mi na tym, żeby bramkarz już tą obronę ustawiał, dyrygował. Wiemy o tym, bo z Maciejem bardzo często rozmawialiśmy. Zresztą Maciej już wcześniej na to bardzo mocno, że tak powiem, zwracał uwagę. Także no, tu się rozumiemy akurat, można powiedzieć, bez słów. Także. To wygląda, to jest normalne, to jest naturalne i tak to powinno wyglądać. Również identycznie ma się sytuacja w przypadku otwarcia z 5 metra. Tak. To też poświęcamy dużo miejsca w procesie treningowym. Często zaczyna się to otwarcie gry od bramkarza, znaczy współpracy bramkarza z innym defensywą. To jest taka informacja, że Iwan musi cię ogolić. Znanej nam osoby, też bramkarza byłego. Musimy cię wysłać do barbera. Nie, nie, było na łyso. Musisz się ogolić na łyso. Żebyś pasował. Ale to w tej sytuacji, jak ja będę przyjeżdżał, to też muszę się ogolić na łyso. Nie mam. Tak jak dzisiaj. Grając mecze przeciwko tobie, Maciu, przecież zawsze będę na łyso. Mamy herbatkę. Dzisiaj sobie dopiero usiadliśmy z Danielem, że graliśmy gdzieś przeciwko sobie w 2006 roku na poziomie nawet trzeciej ligi, na trzecim poziomie. Ja byłem wtedy bramkarzem do Paluzowki, a
ruchu Wysokim Mazowieckim. No, brakowało w 94 minucie. Przygrywaliśmy rezerw. W 94 minucie poszedł nasz drożny. Marek Legion, bardzo dobry wolny, grał mi piłkę po pierwszy. Nie trafiłem czysto lewą nogą. Tak wystarczyło, żeby minęła Daniela, który wybrał się w tym momencie na Jagody. Ale niestety stojący przy słupku klasę kurujący przy słupku obrońca wybił z nim ramkowym. No dobra, jak pytania, jak pytania? To pomagają trochę naszym tutaj... Oczywiście, tak, oczywiście były bardzo konkretne pytania, natomiast jedno musieliśmy troszkę nabrać herbaty w usta, bo było bronienie rzutów karnych, no nie Dawid, można pewnych rzeczy. Pan Dawid Gęca, jak widać. Tak. No nie możemy zdradzać wszystkich tajników. No nie, wszystkiego nie powiemy, choć byśmy bardzo chcieli. Nie, ale to jest normalne. Pewnymi i tak uważam, że z mojej perspektywy, jak pracuję tych już 8 lat, bardzo się to zmieniło, bardzo poszło większa otwartość, prawda? Zdecydowanie, ale to wszystkim przynosi efekty. Oczywiście. Naprawdę, i to jest, można powiedzieć, tylko plus. Ale chciałem tylko się zapytać jeszcze, gdybyś wtedy czysto trafił tą lewą nogą, to byś trafił w bramkę? No to wybił z pustej bramki. Ale bramka, powiedziałeś, że nie czysto trafiłeś, dlatego powiedziałem. Gdyby trafił czysto, nie, no to 100%. Ten obrońca by wpadł razem z piłką. Wracając do tego wątku, który tutaj przed chwilą poruszyłeś. Marcin, my musimy wszyscy pamiętać, czy jako trenerzy, czy przygotowania motorycznego, czy główni trenerzy, czy trenerzy bramkarzy, generalnie jako trenerzy pracujący na pewnym poziomie, posiadający gdzieś tam pewną wiedzę, że ci trenerzy, którzy w tym momencie się szkolą, doskonalą, powiększają swoją wiedzę, oni pracują na pewnych poziomach i oni tam szkolą bramkarzy, którzy kiedyś mogą do nas trafić. Jeżeli to szkolenie już od podstaw będzie na odpowiednim poziomie, to my nie będziemy musieli czasami zajmować się abecadłem, tylko iść o krok dalej. A niestety jeszcze niedawno, czy no cały czas czasami trafiają się takie sytuacje, że no jednak zamiast pójść o krok do przodu, czy to, co powinno już na pewnym poziomie funkcjonować i być po prostu rzeczą oczywistą, to niestety czasami zderzamy się z takimi, a nie innymi sytuacjami, ale no, możemy mieć pretensje wszyscy tylko do siebie, tak? Nie ten szkolenie powinno następować. No 100% szkolenie. Tak, także wszyscy powinni się rozwijać i dostęp do tej wiedzy odpowiedniej powinni mieć. Ale na szczęście to zjawisko jest coraz rzadsze. Tak, oczywiście, no to właśnie o tym mówię. Młodzi trenerzy, którzy wchodzą, mają coraz większą wiedzę. Tak. No, ale wiecie dobrze, że wy do tego przykładacie rękę, jak to się mówi, nawet takim spotkaniem jak tu. To, że pozwoliliście mi tutaj być, że mnie tak ugościliście, to będą korzystać trenerzy, tak? Więc pokazujecie drogę, ale też dzięki temu, że wy pokazujecie drogę, to kolejni trenerzy będą tą drogą też iść. To znaczy, może też nie do końca, bo uważam mimo wszystko, że każdy trener powinien mieć własną drogę. Powinien mieć drogę, mi chodziło? No. O drogę, że dzielicie się wiedzą. Okej, uważam, że każdy z tych młodych trenerów powinien mieć to, co właśnie mówiłem wcześniej, odpowiednią dostępność do wiedzy, ale drogę powinien wybrać własną. Oczywiście, także powinien po prostu mieć możliwość czerpania wiedzy, ale zawsze powinien wybrać własną drogę. Inspirować się tymi trenerami, a nie kopiować. O to chodzi. 100% zgody. Ja nie mogę dosięgnąć do mojej herbaty. Czy ktoś mógłby mi pomóc? Oczywiście. Ależ oczywiście. Dziękuję za to. No masz, jako bramkarz masz większy zasób. Ale wiesz co, ja tak wezmę, bo nie mam gdzie postawić. Chciałem podziękować za pozdrowienia od Dawida Kendry. Mój były podopieczny. Ja was zostawiam. Idę jeszcze, bo... Bardzo dziękujemy. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze musimy popracować. Tak, my już będziemy uciekać. Wielkie dzięki. Cześć. Życzę zgod. Oj. To nie mój. Tak? Będzie trzeba odkupić. Ja zabieram herbatę, nie? Jasna sprawa. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. No widzicie. Pozdrowienia. Dziękuję za pozdrowienia od Dawida Kendry, mojego byłego podopiecznego ze Świtu. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Czy chcesz się podzielić przepisem na naleśniki, bo jest takie pytanie? Podobno robisz bardzo dobre. Przytoczę tutaj pewną anegdotę. Anegdoty są bardzo mile widziane tutaj. Gdy grałem jeszcze, byłem w Okęciu Warszawa,
Jednocześnie łączyłem grę, żeby to trzeci poziom rozgrywkowy, łączyłem z pracą w zawodzie kucharza w Lot Catering w locie. Nie wiem, czy masz taką wiedzę, ale ja też grałem w Okręcie Warszawa. Oczywiście, ale nie pracowałeś ze mną na kuchni w locie. Wtedy w Lot Catering nie. Wtedy nie, wtedy... Ponieważ jestem z wykształcenia technikiem żywienia, kończyłem technikum gastronomicznym w Warszawie na ulicy Poznańskiej. Najlepsza szkoła w tamtych czasach w Polsce. I łączyłem pracę w roli kucharza. Pracowałem przez kilka tygodni na stanowisku z naleśnikami, smażąc na 11 patelniach dziennie po 550-600 naleśników. One mi się myślę, że po kilku tygodniach śniły mi się po nocach. Także przepis na naleśniki w jednym palcu. Tej historii nie znałem. Tak, gdybym wiedział, przyjechałbym z naleśnikami. Do 600 naleśników dziennie, na 11 patelni, a dodatkowo jeszcze chodził, chodził inspektor. A kto jadł te naleśniki? Ja pracowałem w sekcji naziemnej, także one wyjeżdżały do firmy, za której żywienie LOT odpowiadał. Rozumiem. Ja bym 600 naleśników, to już trochę jadł. Tam było kilkadziesiąt firm. Wyobraź sobie, że chodził jeszcze mało tego, chodził inspektor, który zbierał kilka sztuk grywkowo i ważył, bo one musiały mieć odpowiednią wagę. 55 chyba 60 gram. Jeden. Tak. Bo rzeźnia przygotowała ciasto. Przyjeżdżał takim wielkim. To nie był Bema. No jaka taka mniej ciasto? Czy rzeźnia? No rzeźnia przygotowała. Rzeźnicy przygotowały ciasto dla mnie. Jeśli dobrze pamiętam chyba. Rzeźnicy ciasto? Tak. Dlaczego nie? Rzeźnik nie ma prawa znać przepisu proporcji. Na ciasto nosi to. Słuchajcie, stałe pytanie, które najczęściej się zazwyczaj pojawia o możliwości odbycia stażu. Oczywiście mamy na uwadze trudny czas jaki teraz, czyli covidowy, tak? Jak to wygląda? Jeżeli sytuacja na wiosnę się unormuje, liczba zachorowań spadnie, nie mogę z tego miejsca obiecać, bo muszę to skonsultować oczywiście z szefem, czyli z trenerem Bartoszkiem. Natomiast... Za późno wpadło pytanie. Tak, szef już poszedł. Natomiast z mojej strony, z naszej strony, nie ma tutaj najmniejszego problemu. Jeżeli trener Bartoszek wyrazi na to jeszcze zgodę. Robercie. W okolicach. Radosław. Ale nie, Robert odniósł Jacek. Się do pytania o naleśniki, że on musi po prostu zadawać pytania i wtedy ma zaskoczenia. Robert akurat zna kilka historii naleśników. Nie tylko naleśnikowych, bo brał w nich udział. Słuchajcie, kochani, zbliżamy się do końca, bo tak jak słyszeliście, trener Bartoszek powiedział, że jest jeszcze troszeczkę pracy do zrobienia. Ja nie chcę nadużyć gościnności. Więc jeżeli ktokolwiek jeszcze miałby ochotę rzutem na taśmę w doliczonym czasie gry zadać merytoryczne lub mniej merytoryczne pytanie, to teraz jest ten moment, bo zaczynamy powoli proces żegnania się. Ja muszę z przykrością stwierdzić, że to już jest ostatnie spotkanie przy tureckiej herbatce. Pozdrawiamy trenera Jarosława Haluka, z tego miejsca również. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj byli z nami, którzy nas pozdrawiali. To jest ostatnie spotkanie przy tureckiej herbacie. Jak widzicie, mocno kończymy. Wrócimy na pewno do tematu. Czy my jeszcze wciąż mamy nierozliczone spotkanie przy kawie u nas w redakcji, więc ono się na pewno odbędzie, tylko nie wiemy jeszcze kiedy. Z wielką przyjemnością. Oczywiście pojawi się w obecności mojego asystenta. Ależ nie ma problemu. U nas kanapa jest mniej więcej tej samej wielkości. Jakoś sobie poradzimy. Jest pytanko, czy Wisła Płoc jest jedynym klubem z dwoma trenerami bramkarzy? Domyślam się, że chodzi o Polskę, o Ekstraklasę. Czy macie taką wiedzę? Nie jest jedynym klubem. Na pewno Legia trzeba. Legia, rzecz jasna, oczywiście. Energofan. Teraz jest Jano Mucha, jest Ary Białstok, który również bierze udział w treningach, pomaga. No i tak od niedawna Ricardo Pereira. W Lechu Poznań
Maciej Palczewski, Maciej Borowski, Maciej Borowski pomagał. Mhm. Odpowiedzialny za skrojenie. Czyli już jest tendencja. Powoli powinno się to, nie powoli, tylko powinno się stać tą normą również w naszym kraju. Generalnie chodzi o zwiększenie efektywności procesu treningowego, co przełoży się po prostu na skuteczność działań bramkarzy. Tak jak już wielokrotnie to podkreśliłem, ja nie jestem, będąc często bardzo mocno zaangażowany w proces treningowy emocjonalnie, nie umykają mi pewne szczegóły. Oczywiście tutaj mogą się pojawić teraz głosy, kontrargumenty, że powinniśmy nagrywać. Oczywiście każdy ma prawo do swojej filozofii pracy. Jeżeli ktoś ma taką ochotę, jeżeli ktoś ma potrzebę, czy też taką zasadę wyznaje, nagrywa mecze. Treningi. Mhm. Treningi. To ma do tego jak najbardziej prawo. Nie uważam, żeby to było coś złego. Na pewno taka sytuacja będzie miała miejsce, że będziemy wyrywkowo niektóre jednostki treningowe uwiecznić na wideo. Jedną dzisiaj macie już uwiecznioną, wyślę wam. Z niej pewnie wiele nie przeanalizujecie, bo raczej potrzebujecie mieć ujęcia zazwyczaj z góry. Ale być może. Tak, najlepsza perspektywa jest z góry. Ale może z 4-metrowego statywu. No to wlazłem dzisiaj na taki 4-metrowy statyw, tylko że byłem w innym miejscu. Ustawiony za bramką. Tak, zgadzam się, wiem o co chodzi. Chciałbym jeszcze domówić właśnie tego, że jak zostałem asystentem Maćka, bo pierwsza taka myśl już była po pierwszym moim stażu w Rakowie Częstochowa, to było w 2019 roku, że gdzie wtedy nasze relacje bardzo się zbliżyły i wtedy Maciek cały czas o tym mówił, że będzie dążył do tego, żeby właśnie mieć mnie jako asystenta już powiedzmy 3 lata temu. To już świtało w głowie u Maćka bardzo dawno i tak samo ja już sobie to wyobrażałem, że jest taka realna szansa, że właśnie te trendy klubów europejskich, gdzie to już jest przygotowane na porządku dziennym, żeby to właśnie już prowadzić do Polski, gdzie wtedy jeszcze nawet Legia Warszawa nie miała dwóch, bo wtedy może jeszcze ten Dowkan już miał pomysły, tak, ze względu na stan zdrowia czy wiek, ale to wtedy jeszcze nie było aż tak mocne, a my już po prostu o tym... Przepraszam, nie Robert zadał pytanie. Słuchajcie, ale muszę... Robert nie jest skory do pochwał, a my tutaj dostaliśmy taki komplement, zobaczcie, że przyjemnie się nas słucha. Dzięki Robert. Dziękujemy bardzo. Dzięki dziadzio. Zanim... Jeszcze raz życzenia najlepsze z okazji dnia, twojego święta. Tak, zanim przejdziemy, to jeszcze mam takie pytanko, trochę już na ten temat było, ale nie wprost. Skąd czerpiecie wiedzę, biorąc pod uwagę stały rozwój zmieniającą się piłkę? Dużo. Raz, że ogromny wpływ na mój rozwój miała szkoła trenerów PZPN. Że też nie będzie to nic nowego, jeżeli powiem, że szef szkolenia bramkarzy w Polsce, że Andrzej Dawidziu dysponuje ogromnym doświadczeniem, ogromną wiedzą. Miałem to przyjemność. Że trenera chyba jeszcze nie pozdrawialiśmy Dawidziuka. Pozdrawiamy serdecznie. Powiem, że trener Dawidziuk z ekipą pracuje nad narodowym modelem gry. Tak, trening bramkarski. My już przygotowujemy się też, żeby wejść w odpowiednim momencie do akcji i też nad tym pracować. Przepraszam, że przerwałem. Miałem okazję w małym stopniu wziąć udział w tym przedsięwzięciu, ponieważ tego się tak rozumiem. I podzieliłem się swoimi spostrzeżeniami, swoją optyką, wiedzą na adres do trenera. Także bardzo duży wpływ na mój rozwój miał zarówno kurs UEFA Goalkeeper B, jak i kurs UEFA Goalkeeper A. Spotkania i rozmowy z innymi specjalistami, z innymi fachowcami, wymiana opinii, wymiana poglądów. Już oglądamy, obserwując
topowych bramkarzy, ich zachowania, różnych bramkarzy, bo są różne profile bramkarskie, różne typy, obserwując tych bramkarzy, również czerpiemy z ich zachowań, z ich interwencji, z ich działań, doświadczenie i staramy się. Tak naprawdę stworzyliśmy swój tutaj profil, swój profil bramkarza na potrzebę Wisły Płock. Posiłkując się tutaj zachowaniami dwóch bramkarzy polskich, Kuby Szumskiego i Krzyśka Kamińskiego głównie. Tak jak powiedziałem, stworzyliśmy swój profil bramkarza i poruszając się w tej przestrzeni, będziemy starali się, tak dobieramy, tworzymy proces, cały proces szkoleniowy, aby w efekcie końcowym stworzyć bramkarza idealnego, chociaż jest to raczej trudne do zrealizowania. Natomiast staram się stworzyć bramkarza idealnego pod nasz model. Jasne. Dlaczego powiedziałem, że trudno to zrobić, ponieważ jesteśmy tylko ludźmi i mamy pewne deficyty i popełniamy błędy oczywiście poprzez proces treningowy, staramy się doskonalić wszystkie aspekty i zapewnić rozwój holistyczny każdemu naszemu terapeutycznemu. Panowie, czy znajdziecie jeszcze chwilkę na ostatnie pytanko? Oczywiście. Tak, oczywiście, tak, czytam. Mamy tutaj, pana Radka z nami. Tak, pan Radek kończy dzisiejsze spotkanie pytaniem, czy w analizach wideo pokazujecie przykłady bramkarzy ze świata i Europy? Owszem, ale rzadko. Skupiamy się tylko na meczach naszych bramkarzy, żeby naszego bramkarza analizować, niż pokazywać bramkarzy z innych lig, tak? Tu musimy się bardziej skupić na tym bramkarzu, którego mamy na co dzień, na co nie wiemy, jak on się zachowuje, przygotowują w tych przestrzeniach, które chcemy jeszcze bardziej udoskonalić jego grę, tak? Czy to zachowania, czy wyeliminować to, co popełniało błędy, które analizując mecze, bo zarówno jak Maciek, jak i ja, tak, analizujemy po swojemu i wtedy patrzymy. Witamy na tureckiej ziemi, bar. Witamy. Jeszcze jest. Zapraszamy. Legenda Wisły Płock dołączyła do nas. I tutaj właśnie też jest to, że nieraz jednemu coś umknie, a drugi to widzi właśnie, tak jak to jest też na treningach. Tak? To na przykład wczorajszego treningu, że Maciek stał w innej perspektywie, ja stałem w innej perspektywie i już jest kąt patrzenia na tego bramkarza inny, tak? Inaczej możemy to wychwycić, także na analizę staramy się tylko wyłącznie skupiać. Chyba, że jest naprawdę interwencja, gdzie można to pokazać, porównać do bramkarza z czołowego klubu, że tak samo się zachował, czy to Kamyk, Gradysz, czy Węgiel. Słuchajcie, jeszcze chciałem się tutaj odnieść do co powiedział Robert. Pytanie Roberta ostatnio, tak? Kto jest najlepszym stolarzem pośród piłkarzy? Z tego miejsca musimy pozdrowić Adama Czerkasa. To był zawodnik o wielkich umiejętnościach. Niestety nie do końca to wykorzystał, choć i tak pograł na wysokim poziomie, a teraz z powodzeniem stawia drewniane domy. Rozwija się zupełnie innej branży. Może Czerki pozdro. Tutaj w Wrocławiu są Sikor, Dziadek, Czerki. Tak, jest taki komentarz. Taki tercet egzotyczny to był, wiesz? Tak, ja się domyślam. Mogę się tylko domyślać. Niech to pozostanie naszą słodką tajemnicą, bo nie można wszystkich rzeczy zdradzać. Słuchajcie, tym miłym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie. Ja jutro wracam. Panowie zostają dalej ciężko pracować. Bardzo żałuję, bo jeszcze mnóstwo pracy można było tutaj zrobić i nawet wspomniany trener Bartoszek, który na szczęście szedł do nas i jeszcze dorzucił fajne informacje od siebie, ale jeszcze kilku innych trenerów, którzy bardzo chętnie podzieliliby się swoją wiedzą nie tylko na boisku, ale również tutaj przy spotkaniu przy tureckiej herbacie. Tak się złożyło, że trzeba już wracać, dlatego żegnamy się z wami. Tytułem końca dużo zdrowia dla trenera Pichty.
napisał. Rewel sukcesu. Dla wszystkich tak naprawdę, wszystkich, którzy dzisiaj tak, się przewinęli. Przepraszam. No ty masz, bo ty masz, nie, masz jakby prawo pozdrowić, bo tutaj bezpośrednio to pozdrowienia trafiły. Ale ja przy okazji, wiesz, kończąc cały cykl spotkań, to chciałbym podziękować wszystkim, bo naprawdę wiele, wiele osób te spotkania obejrzało. Na żywo były to sporo mniejsze liczby, no bo rozumiemy sytuację. Te spotkania odbywały się często w takich godzinach, w których u nas nie do końca to było wygodne, ale uwierzcie, że w perspektywie kilku dni te spotkania ogląda po kilkanaście tysięcy osób, więc dziękujemy tym wszystkim osobom, które z nami są albo będą w najbliższej przyszłości oglądać. Panowie, ja wam życzę zdrowia. Jeszcze raz wielkie dzięki za dzisiaj. I Versace. Można sobie kupić tutaj Versace. Można. Działam. Wczoraj wpadły mi piękne buty. W oko? Tak. Nawet nosiłem się z zamiarem zakupu, ale słyszałem cenę, to... Czyli to nie było na bazarze tureckim? Nie, tutaj. W sklepie. Piękne buty ze skóry krokodyla. Cena wynosi 2000 euro. Ale gdyby się zespół zrzucił, ja bym cię w takich butach chciał zobaczyć. Tylko pytanie, czy one rzeczywiście są ze skóry krokodyla. No tego nie wiemy. No ale właśnie, jak za dwa? Znając życie niekoniecznie. Na dzień dziadka coś kupię. Dobrze robił. Słodycze. Dobra, słuchajcie, dziękujemy bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy was serdecznie. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia w Polsce, a wam dobrych warunków do pracy. Do zobaczenia w Polsce. Do zobaczenia w Polsce. Odwiedzimy na pewno. Żegnamy się. Pa, pa. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Cześć. Hej.